jestem współzałożycielem i prowadzącym chóru Miriam, który jest przy kościele Bogu Rodzicy Dziewicy na Jelonka. Proszę powiedzieć, od kiedy funkcjonuje chór Miriam na Bemowie? Chór Miriam funkcjonuje niezmiennie od roku 2006. Prawie już ma 10 lat, także niedługo będziemy obchodzić taki mały jubileusz. Proszę powiedzieć, jak wyglądały te początki Państwa tutaj funkcjonowania? Początki wyglądają zawsze tak jak początki. Jest to bardzo trudne do zrealizowania, ale dzięki dużej pomocy jednak księdza proboszcza, który nam po prostu tym takim był motorem do tego, żeby ten chór założyć, żeby istniał. No i tu kolega, który właśnie będzie, to on też dużo, bardzo optował. Ja byłem taki najbardziej ostatni w tych sprawach, bo jakiś nie byłem taki bardzo optymistycznie nastawiony, ale później jakoś się tak zacząłem przekonywać i powoli poszło. No, księdzu proboszczowi możemy bardzo dużo zawdzięczać, bo tak, jednak to jest przy parafii, jednak sala do ćwiczenia tego chóru. No, później jest śpiewanie w kościele, to też jest bardzo ważne. No, różnie to było przez te 10 lat, bo mogę powiedzieć, że ludzie są po prostu przynajmniej z 3-4 parafii. Próby wyglądają w normalny, w naturalny sposób, tak jak być powinny. Przychodzimy 2 razy w tygodniu na próby i rozśpiewanie jest sam pierw, także kilka minut się rozśpiewujemy. Później zapoznajemy się z repertuarem albo nowym, który jeszcze nie jest w ogóle zrobiony, albo już z takim, który jest po prostu już na tapecie, już mamy opracowane. No, śpiewamy przede wszystkim utwory kościelne, ale również i śpiewamy troszeczkę muzyki świeckiej też. Jakieś takie okazjonalne sprawy, jak na przykład na 11 listopada, czy 3 maja, no i jeszcze tam różne takie. Także śpiewamy bardzo dużo kolęd, śpiewamy dużo bardzo pieśni postnych, pasyjnych, także mamy bardzo duży repertuar. Tu trzeba przyznać, że tu mamy bardzo dużo. No i także naprawdę doszli do dużego takiego po prostu jakiegoś zaangażowania się. Ta grupa, która chodzi, naprawdę chodzi, jest bardzo zadowolona i bardzo fajnie to wszystko wychodzi. Nazywam się Bartłomiej Zdaniuk, jestem parafianinem parafii Bogu Rodzicy Maryi. Początki były takie, że nasz dyrygent Józef Stępień, wieloletni solista Opery Narodowej, prowadził swój chór w Konstancinie, a przecież jest tutaj parafianinem tu u nas na Jelonkach. No i można powiedzieć, troszkę za rękaw go pociągnąłem i mówiłem: mistrzu, no chór w Konstancinie bardzo ładnie, ale przecież trzeba by chór założyć i też tu.
No i tak się akurat złożyło, że tak rozmawialiśmy w tej kwestii. Tu jeszcze wtedy akurat do nas, do parafii przyszedł nowy proboszcz. Jak gdyby te wszystkie okoliczności razem zebrane sprawiły, że pojawiło się ogłoszenie, że zapraszamy do chóru. I pamiętam jak dziś pierwszą próbę. Na pierwszej próbie było chyba nawet kilkanaście osób. Nie byliśmy pewni, co to z tego będzie. No i te pierwsze lata były najtrudniejsze, dlatego że oczywiście każda grupa parafialna na początku musi okrzepnąć i jak gdyby się zakorzenić i pokazać, że w parafii jest i działa. A najtrudniejsze może dla chóru było to, że po prostu ludzie się musieli nauczyć od nowa repertuaru, którego nie znali. Już teraz po paru latach, można powiedzieć, że po tych 10 omalże latach, to chyba repertuar grubo przekracza 100 utworów. Przekracza grubo już ponad 100 utworów, w związku z tym teraz, gdy coś trzeba zaśpiewać, to jest kwestia odświeżenia. Uczymy się dalej nowych utworów, ale nie może aż tak jak na początku. Jest tak, jak gdyby chór odgrywa kilka funkcji, można powiedzieć. Funkcja pierwsza to oczywiście liturgiczna. To jest to, że jest piękna liturgia. Staramy się, aby tu, na Jelonkach, na tym naszym blokowisku, nazwijmy go to wprost, że tu właśnie w tym miejscu jest ośrodek i duszpasterski, i religijny, ale też i powiedziałbym cywilizacyjny, kulturowy, gdzie liturgia ma ten wymiar piękna. To jest bardzo potrzebne, bo gdy ona tego piękna nie ma, to wówczas przestaną być atrakcyjna, więc jest ten wymiar jak gdyby czysto liturgiczny. Ale też jest, i to jest bardzo istotne, powiedziałbym wymiar społeczny. To znaczy, że osoby, które śpiewają w chórze, też tworzą jakąś więź między sobą. To są często osoby, które mieszkały gdzieś koło siebie albo się nie znały, widziały się w którymś z dużych sklepów, najczęściej w hali, nawet się nie wiedziały, że to jest ta osoba albo inna. Natomiast teraz, że osoby się poznają i że tu w tej naszej dzielnicy, gdzie jest, no zgodzimy się, dużo anonimowość, gdzie co najwyżej znamy się z twarzy, natomiast żeby się znać z nazwiska, to już jest rzecz bardzo rzadka, to, że właśnie ludzie się poznają. I właśnie to, że chórzyści nie tylko, że jest próba, że jest śpiew, ale i często, zwłaszcza w sezonie letnim, acz i w karnawale się zdarza, już po liturgii, po zakończonym śpiewie, no też jakby chórzyści się spotykają w swoim gronie, na powiedzmy po chrześcijańsku agapie, i spędzą sobie wolny czas. A więc to jest też element ważny, ponieważ w jaki sposób ludzie ofiarują siebie nawzajem jedni drugim. I to jest, wydaje się, najistotniejsze, że właśnie, że jest chociażby jakaś kropelka mniej anonimowości w tym naszym blokowisku. To może pięknej pani zaśpiewają ze dwie zwrotki. Dobrze? Już. Proszę Państwa, pamiętajcie o synkopach i o dłuższych zakończeniach, żeby nie były takie obcinane bardzo. Dobrze? Jesus.
absolutnie każdego wieku mogą i powinny przychodzić osoby do chóru i śpiewać. I tutaj żadnego ograniczenia nie ma, więc zapraszamy absolutnie wszystkie osoby w każdym wieku. Teraz pytanie, dlaczego młodych jest mniej, czy dlaczego młodzi nie chodzą, to jest... Właśnie, z czego to wynika? Wynika, powodów jest kilka. Powód pierwszy to taki, że oprócz tego w naszej parafii działają też inne grupy, prawda? Jest schola, gdzie są dzieci. Są różnego rodzaju grupy charyzmatyczne, gdzie też wykonywane są utwory, często z gitarami, w związku z czym nie mamy monopolu i nie chcemy mieć monopolu na śpiew. To bardzo dobrze, że są wierni, którzy chcą śpiewać w każdy w jakiejś swojej formie, więc to jest bardzo ładne i potrzebne. Natomiast sądzę, że jeśli chodzi o chór, to też jest potrzebna pewna ciekawość pewnego subtelnego piękna. To znaczy i ja też w swoim życiu też i śpiewałem i dalej śpiewam i podoba mi się, kiedy są utwory, powiedzmy, gitarowe i to też jest piękne i ładne. Natomiast chór polega na czym? Polega na tym, że ludzie są podzieleni na cztery głosy, jest organista, gra jakąś tam melodię i każdy z tych głosów śpiewa jak gdyby melodię inną i te cztery głosy splecione dają dopiero rezultat ostateczny. To jest tak zwany chór polifoniczny, czterogłosowy. Czasami dzielimy się na dwa i mamy chór dwugłosowy. W związku z powyższym jest potrzebna pewnego rodzaju dyscyplina, pewnego rodzaju subtelność. To jest coś, do czego też być może trzeba pewnej dojrzałości. Jest głośna, uderzająca muzyka, jest czymś, co na pewno pociąga młodzież. Muzyka, która się wiąże z większą subtelnością, może nie jest czymś, co młodzież na początku pociąga, ale mam nadzieję, że to się wreszcie kiedyś przełamie. Na pewno jest pewien problem. Wyzwanie polega na tym, że przypuszczalnie dla niektórych, przynajmniej młodych, popełniamy przestępstwo starej twarzy, gdyż większość chórzystów to są osoby już emerytowane, osoby w starszym wieku. W związku z powyższym przychodzenie na chór może być postrzegane po prostu jako obciach, a błąd. Obciach to jest to, że nie przychodzisz. Obciach to jest to, że zostajesz w domu. Obciach to jest to, że nie chcesz się przyłączyć do tego, bo ty masz zdrowe gardło, młody głos, w związku z tym dzięki twemu głosowi ten chór mógł być jeszcze ładniejszy. Chyba, że chcesz, żeby tylko inni się wysilali, a ty będziesz patrzył jak malkontent z boku i będziesz obserwował, jak to jest źle. A pytanie, co ty sam żeś zrobił, żeby było lepiej. W związku z tym wszystkich jak najbardziej zapraszamy. Czy tutaj w chórze na przykład istnieje taka sytuacja, że są osoby z tej samej rodziny chociażby? Zdarzają się. Głównie są to małżeństwa. Bywały też w przeszłości właśnie, że rodzice, dzieci. To też każdy zależy od swoich możliwości. Też każdy, powiedzmy, uczęszcza tak jak może. Jest jasną sprawą, że są różne i ograniczenia i też każdy ma jakieś zobowiązania. Też jest kwestia, prawda, sezonu, że tam ktoś gdzieś wyjechał, ktoś gdzieś skądś wrócił, więc tego typu rzeczy się zdarzają. Ale chcę podkreślić, że próba polega na tym, że jak gdyby kierownik chóru gra i śpiewa tak, jak się śpiewać powinno i powtarza z każdym z czterech wymienionych głosów, czyli bas, tenor, alt, sopran, z każdym z nich powtarza, powiedziałem, do upadłego, aż się nauczy. W związku z tym nawet te osoby, które nie potrafią, nie umieją czytać nut, ja nie mam żadnego wykształcenia muzycznego, absolutnie żadnego. Ja wszystko, co jak gdyby śpiewam, nauczyłem się głównie dzięki dyrygentowi Józefowi Stępniowi, acz i też dzięki naszym organistom, którzy tu od lat są w parafii, są lub byli. W związku z tym trzeba powiedzieć, że osoby nawet, które nie mają wykształcenia muzycznego, też jak najbardziej mają możliwość się nauczyć i mogą ładnie śpiewać, dlatego że po prostu ćwiczymy na zasadzie prób i błędów. Każdy utwór, zanim zostanie wykonany w kościele, to wcześniej przynajmniej 2 miesiące trwa nad nim praca. W związku z tym można i trzeba, po to, żeby później był przepiękny rezultat, który zachwyci wiernych i sprawi, że będą może mieli większe pragnienie, aby uczestniczyć w nabożeństwach. Od jak dawna pani uczęszcza na zajęcia tutaj do chóru? O ile dobrze pamiętam, to już na pewno 5 lat. Na pewno 5 i oby jak najdłużej, tylko trochę żałuję, że tak duża jest parafia, a tak mało jest chętnych. Tu jest bardzo miła atmosfera, wspieramy się wzajemnie w trudnych chwilach. Nasze tutaj próby przebywają tak, jak panie widziały. Często jeździmy też do innych parafii. Właśnie w tą najbliższą niedzielę będziemy u świętego Wojciecha w parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha.
Mamy wspaniałego dyrygenta, którego poczucie humoru nie opuszcza i to być może decyduje, że tak długo jeszcze możemy tutaj śpiewać. Aczkolwiek przychodzą takie momenty, że czasami jesteśmy już trochę zniechęceni, choćby dlatego, że tak jak już na wstępie wspomniałam, mało przychodzi tutaj chętnych, żeby śpiewać, a często nawet powiem więcej, słyszę u siebie w domu, mieszkam w bloku i słyszę gdzieś tam głosy, ktoś śpiewa i to kobieta i zastanawiam się, dlaczego przecież wie, że jest parafianków, nie może przyjść tutaj do chóru. Czy jeśli chodzi o początki tutaj przybycia na zajęcia chóru, było łatwo, ciężko, jak to wyglądało? No było dla mnie osobiście, chodzi o mnie. Ja od początku zdecydowałam, jak usłyszałam, że powstaje chór, długo zastanawiałam się, czy przyjść, więc jakoś tak powiem, przemodliłam, nie wstydzę się tego słowa i uznałam, jeżeli mam przyjść, to już będę do końca. No i tak to trwa, nie było takich wahań, to znaczy bałam się, że mogę nie sprostać, nie dać rady, ale jakoś dzięki Bogu poradziłam sobie i mam nadzieję, że dopóki zdrowie mi pozwoli głos, to będę w stanie na chwałę ojczyzny tej niebieskiej śpiewać dalej. Ja do tego chóru należę 4 lata, natomiast jestem z sąsiedniej parafii, której śpiewam 41 lat podwyższenia Krzyża Świętego. Tak galowo jestem ubrany, bo prosto z występu w Ursusie mieliśmy z tamtym chórem występ, a tu, żeby na próbę nie spóźnić się, że jestem obciążony. Tu mamy próby wtorki i czwartki, natomiast podwyższenia Krzyża Świętego w środy i piątki. A w niedzielę, byle się nie nałożyły śpiewania, to raz tu się śpiewa, raz tu, albo przeważnie. Warto tutaj przyjeżdżać? Warto, warto. Dobra organizacja, nastrój, atmosfera. I w ogóle towarzystwo odpowiednie. A jakby pan zachęcił inne osoby do przybycia tutaj? Ja bym powiedział w ten sposób. Uważam się za chórzystę doświadczonego, bo 40 kilka lat śpiewam i to jest trudna materia. Tak w naszym chórze Podwyższenia Krzyża Świętego, jak i w tym chórze u Bogu Rodzicy i w sąsiedniej parafii jeszcze u Dobrego Pasterza podobne są problemy. Księża i prowadzący systematycznie w ciągu roku kilka razy ogłaszają do naboru. Nie ma chętnych, a jeśli przyjdą, to się zniechęcają, bo myślą, że to taka łatwa praca, to trzeba się przyłożyć, ale powiem coś bardzo ważnego. Pierwsze trzeba kochać śpiew i muzykę, to te trudy się pokona, a jak ktoś tylko uważa się rozerwać, to krótka meta, że trzeba kochać muzykę, lubić śpiewać i wtedy wysiłek trzeba z siebie dać jakiś. Bym bardzo prosił parafian naszej parafii, że kto ma ochotę, kto ma jakieś zacięcie śpiewacze, muzyczne, lubi śpiewać, to zapraszamy bardzo serdecznie do naszego chóru, który odbywa się we wtorki i w czwartki od godziny 18 do 20.